Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A w naszym poranku siódma, dziewiąta, kolejny gość przy telefonie Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się państwu, pozdrawiam z Wołynia. No właśnie, co Łukasz Jasina robi na Ukrainie? Jestem z Hrubieszowa, proszę państwa, zawsze zajmowałem się kwestiami ukraińskimi. To prowadziło również w czasach mojej pracy rzecznikowskiej do rzeczy dobrych i do złych i w końcu do końca tej pracy. Ale wróciłem w tym roku do tradycji, którą zawsze przestrzegam od lat 90. Co roku jeżdżę na Wołyń sprzątać polskie cmentarze. W tej chwili jestem w miejscu dawnej wsi Ostrówki, która jest chyba jedynym polskim miejscem, które się udało przez te 30 lat upamiętnić i przeprowadzić ekshumację. Taka słuszna tradycja i budując polsko-ukraińskie porozumienie należy pamiętać o prawdzie i o historii. Rzecz ze wszechmiar chwalebna, więc bardzo, bardzo chwalimy i gratulujemy takiego zwyczaju corocznego. Niemniej jednak to od Ukrainy zacznijmy. Jakie nastroje panują, jak się rozmawia z Ukraińcami tam na miejscu, na Wołyniu? To znaczy, to jest myśl o tym, że ta wojna zbliża się ku końcowi, czy jednak jest takie przekonanie, że to jednak trochę jeszcze potrwa, albo nawet nie trochę? Właśnie brak wiary w jakiekolwiek uczciwe zakończenie tej wojny. Bardzo duże poczucie, że wojna trwa już 2 lata i nie przynosi nie tyle nawet sukcesu, co jakiegoś takiego sposobu nawet myślenia o sukcesie. Też jak to bywa po kilku latach wojny oraz po kilku latach kadencji zużycie polityków. Nie jest już tak popularnym tutaj człowiekiem prezydent Zeleński, nie są popularni inni ważni ukraińscy politycy. Ale jest też inna bardzo ważna rzecz. Wołyń, korzystając z tego, że wojny tutaj takiej bezpośredniej nie ma, bardzo się zmienia, buduje, inwestuje, rozbudowuje współpracę z Polską, co jest też dla nas wszystkich bardzo ważne, bo myślimy często o stosunkach polsko-ukraińskich w tych wielkich kategoriach państwowych, a zapominamy, że to małe pojednanie ma przecież także ogromne znaczenie. To prawda, natomiast zastanawiam się trochę szerzej, myśląc o wojnie, myśląc także w kontekście tego, że za chwilę w zasadzie lada dzień szczyt NATO, lada dzień, może już lada miesiąc prawdopodobna zmiana w Białym Domu gospodarza tegoż pięknego budynku. Pytanie, czy szykuje nam się taki geopolityczny reset? Mam na myśli oczywiście jakąś formę zakończenia wojny, niezależnie czy to byłyby warunki dla Ukrainy dobre, czy mniej dobre. Myślę, że nie wiemy, jaki ten reset naprawdę będzie, ale z całą pewnością możemy mówić o tym, że on nastąpi. To nastąpi na kilku płaszczyznach, bo pamiętajmy, że zmiana też następuje pewna we Francji i prawie na pewno w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest wielkim sojusznikiem Ukrainy. Nie wiadomo, jak lejburzyści, którzy prawdopodobnie wygrają najbliższe wybory, będą postępować. A co do Stanów Zjednoczonych, to na Ukrainie ludzie boją się Trumpa, jego prezydentury, pamiętają poprzedni okres i pamiętają też to, że Trump mówił o zakończeniu wojny niemalże za wszelką cenę. Natomiast jak będzie ten reset wyglądał, to przekonamy się tak naprawdę dopiero po 20 stycznia, jeżeli Trump wygra. Jest on jednak niemalże pewny, bo sądowanie Ukrainy i Rosji w sprawie rozejmu jest rzeczą, która odbywa się niemalże na naszych oczach i to dokonują tego politycy różni z Viktorem Orbanem ostatnio. No właśnie, paradoksalnie Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, no polityk, chyba mogę powiedzieć, trzymający kciuki raczej za demokratów, tu wielkiej Ameryki nie odkryje. Natomiast powiedział w kropce nad i w TVN-ie, że rozmawiamy z otoczeniem prezydenta Trumpa i tam, jak rozumiem, w otoczeniu Trumpa są różne koncepcje, niektóre takie, żeby zachęcić Rosję do bardziej realistycznych negocjacji poprzez groźbę eskalacji i to są ciekawe pomysły. Może to nie jest taka proste przełożenie, jak czytamy często w tych oczywistych esejach w sprawach zagranicznych, że jak przyjdzie Trump, to się dogada ponad głowami Ukraińców i odda tak naprawdę pół terytorium Kijowa Rosji. No cóż, to jest tak troszeczkę z wyborami jak i u nas, to znaczy obrzuca się swojego przeciwnika różnymi obelgami, a wszyscy oskarżają się o to, że są rosyjskimi agentami. To tak troszeczkę teraz się przełożyło także na wybory amerykańskie, gdzie ten arsenał politycznego krasomóstwa jest duży.
wszystkim należy się bardzo ucieszyć z tej deklaracji ministra Sikorskiego, że Polska prowadzi również rozmowy ze środowiskiem związanym z Donaldem Trumpem, bo to oznacza, że nie tylko prezydent Duda, ale i cała reszta polskich przywódców zdaje sobie sprawę z tego, że te wybory mogą być przez niego wygrane. Ale to też oczywiście oczywiste nie jest. Jak się popatrzy na politykę Donalda Trumpa, kiedy był prezydentem w czasie swojej pierwszej kadencji, to jednak zawdzięczamy mu bardzo duże uzbrojenie naszego kraju. Zawdzięczamy mu mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO i zawdzięczamy mu także to, że prowadził w gruncie rzeczy dość twardą politykę wobec Putina, z tym spotkał się tylko jeden raz. Ale do listopada będziemy mieli raczej do czynienia z Donaldem Trumpem, który będzie starał się także zaspokoić izolacjonistyczne dążenia swojego elektoratu, więc jeszcze przez najbliższe 3 miesiące możemy się nasłuchać rzeczy, które wcale nie będą budowały naszego poczucia bezpieczeństwa. Czyli to jest, ale ma pan taką pewność, że to jest tylko gra na użytek kampanii, że ta nowa ewentualna prezydentura Trumpa będzie mimo wszystko podobna do poprzedniej, że ten deep state będzie trzymał rękę na pulsie i żadnych głupich kroków nie będzie? No w poprzedniej kadencji nie tylko Deep State trzymał rękę na pulsie, ale i sam Donald Trump nie szedł w złym kierunku. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, panie redaktorze, i na razie ja i większość analityków mamy wiedzę na ten temat taką, że tak być może, ale też różnie może być. Pamiętajmy też o podnoszeniu się natury amerykańskiej kampanii wyborczej, emocjonalności Donalda Trumpa i wreszcie także o tym, co będzie przez ten czas robił Władimir Putin. Widział pan z bliska te relacje międzynarodowe, kiedy był rzecznikiem MSZ-u i nie tylko. I zastanawiam się, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy okazji szczytu NATO w Waszyngtonie. Chyba tracimy małe połączenie z Ukrainą, ale już spróbujemy je ponowić. Czy my się słyszymy, Łukasz Jasina? Nie słyszymy się chyba. No nic, zaraz spróbujemy ponowić to połączenie, tylko dodam, że chcemy zapytać o perspektywę zbliżającego się wielkimi krokami szczytu północnoatlantyckiego, szczytu NATO, który zapowiedziany jest od wtorku w Waszyngtonie. Przywódcy państw należących do sojuszu przylecą do Stanów Zjednoczonych. Łukasz Jasina, słyszymy się? Nie słyszymy się. Nie, no nic, dodam tylko a propos tego szczytu, że z polskiej perspektywy będzie wysłana tam delegacja, na której czele stanie pan prezydent, ale towarzyszyć mu będą ministrowie spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO we wtorek startuje, no i oczywiście wracają pytania, co my tak naprawdę jako Polska możemy załatwić, co my tak naprawdę jako Polska możemy osiągnąć na tym szczycie, który ze wszechmiar jest oczywiście trudny. Na razie zawiesimy naszą rozmowę, zagramy krótką piosenkę, spróbujemy wrócić do naszego gościa już za chwilę. 7:09. Twój początek dnia. Wracamy do rozmowy. Łukasz Jasina przy telefonie. Znowu jeszcze o dwa wątki chciałem dopytać, korzystając z pana obecności w naszym poranku. Szczyt NATO we wtorek startuje w Waszyngtonie. Jak powinniśmy na niego patrzeć? Widział pan z bliska to, jak działa dyplomacja. Na co powinniśmy zwrócić uwagę jako zwykli zjadacze chleba nad Wisłą? Na kilka rzeczy. Przede wszystkim na to, jakie zostaną podjęte decyzje. Mimo wszystko decyzje mają znaczenie. To, czy zostaną podjęte nowe decyzje dotyczące rozszerzenia obecności amerykańskiej na wschodniej flance NATO. Jak będzie kontynuowany dialog z Ukrainą i to, czy Ukrainie będziemy oferowali tak naprawdę coś więcej poza mglistą perspektywą członkostwa. Te rzeczy rozstrzygną się, myślę, w ciągu właśnie tego szczytu NATO, choć oczywiście dla Amerykanów przede wszystkim będzie się tam rozstrzygała sprawa wewnętrzna, czyli kompetencja zdrowotna Joe Bidena. No właśnie, jak z tej perspektywy patrzeć na przywódcę wolnego świata, jak się przyjęło ładnie mówić o prezydencie Stanów Zjednoczonych, który no albo gdzieś zaniemoże na debacie, albo gdzieś dziwnie się zachowa podczas spotkania z wyborcami. Czy ten człowiek jest w stanie dźwigać to brzemię na swoich barkach coraz bardziej wątłych i to brzemię kandydata i później to brzemię prezydenta? Amerykańscy politechnolodzy myśleli, że z Partii Demokratycznej, że po dobrze i sprawnie przeprowadzonej debacie ten szczyt będzie wielkim sukcesem. Amerykanie mają tam rzeczywiście do pewnych rzeczy się zobowiązać, ale niestety bardzo wielu ludzi, w tym polityków, będzie patrzyło się na Joe Bidena właśnie przez ten pryzmat i to może osłabić znaczenie tego szczytu. Bardzo się tego obawiają wszyscy, nawet jeżeli głośno tego nie mówią.
To ostatnie pytanie o koszulę bliższą ciału i o niedawną wizytę premiera, kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, u premiera Donalda Tuska. Polsko-niemieckie negocjacje, konsultacje rządowe, wiele roboczych kwestii, ale mało konkretów. 40 stron umowy takiej polsko-niemieckiej, plan działania to zostało zatytułowane, ale konkretów nawet drobnych w zasadzie nie ma, poza takimi ogólnikami, że chcemy współpracować przy ochronie granic i obronie europejskiego nieba. No to niestety oznacza, my w Polsce skupiliśmy się zwłaszcza z prawej strony na krytyce Donalda Tuska, ale przede wszystkim krytykować należy Niemców i kanclerza Scholza. Pokazali po raz kolejny, że stosunki z Polską nie są dla nich bardzo ważne, że nie mają na nie pomysłu, a w Polsce, w której czasami być może nadmierną konfrontację z Niemcami zastąpiła przesadna odległość, także nie mamy się czym szczycić. Ogólnie wiele hałasu o niż, zacytuję tytuł sztuki Williama Szekspira. No właśnie, tylko że zastanawiam się, czy ten hałas możemy wymusić trochę. To znaczy, mam na myśli już taką realną perspektywę, w której kanclerz Scholz jest coraz słabszym politykiem na arenie niemieckiej. Może premier Tusk powinien nieco mocniej rzucić kartę na stół w tych roboczych spotkaniach w Warszawie. Oczywiście, że powinien. Wybory w Niemczech się zbliżają. Kanclerz Scholz pewnie już tym kanclerzem za rok nie będzie. Ale widocznie z powodów jemu tylko znanych pan premier nie zdecydował się na to działanie. Wolał PR-owy sukces w swoim własnym elektoracie, który chciał zakończenia wszelkich polsko-niemieckich konfliktów i chciał odtrąbienia sukcesu niż dobro Polski. Jak zwykle wracamy do tego, że wewnętrzne potrzeby partyjne są czasami istotniejsze niż te zagraniczne i dyplomatyczne. Stawiamy kropkę. Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ, ekspert międzynarodowych. Serdeczne pozdrowienia i dziękuję, dobrego wolontariatu, jak rozumiem, na Ukrainie. Nie ma żadnego problemu. Tak. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do usłyszenia. 7:09. Twój początek dnia.